tej strony Mateusz. Tydzień temu Apple pokazała nam nowe iPhony, ale w dzisiejszym filmie nie chciałbym się stricte na nich skupiać. Chciałbym wam powiedzieć kilka słów na temat Face ID, czyli technologii, którą Apple użyło w iPhone 10. Powiem wam, że inspiracją do nagrania tego filmu było to między innymi, że w ostatnim tygodniu w internecie natknąłem się na wiele artykułów, wiele opinii mówiących o tym, jak ta technologia źle działa, chociaż nikt jej jeszcze tak naprawdę nie testował. No i to, że Apple pozwoliło sobie zastosować taką technologię w swoim telefonie, rzekomo wzorując się na Samsungu. Co jest też dużym nadużyciem, bo tak naprawdę żaden Samsung i inny producent nie wykorzystuje stricte takiej samej technologii, ale to już powiedzmy pominę. Natomiast w tym filmie chciałem właśnie zebrać te wszystkie informacje, także te, które udzieliło tak naprawdę oficjalnie Apple przez wywiad, który został przeprowadzony z Craigiem Federiciem oraz na podstawie listu wysłanego do amerykańskiego senatora, który właśnie zadał konkretne pytania o działanie tej usługi, głównie pod kątem bezpieczeństwa. Generalnie może warto powiedzieć w ogóle, skąd ten hejt tak naprawdę się wziął na tą technologię, bo przecież nikt tak naprawdę albo bardzo mało osób testowało ją na żywo. Wydaje mi się, że wynika to ze słabości po prostu innych producentów. U innych producentów raczej ta technologia działa słabo, na przykład w przypadku S8 skanowanie twarzy można było oszukać zdjęciem wydrukowanym na kartce papieru. To już pozostawię bez komentarza. Z drugiej strony mamy też skanowanie tęczówki. Okej, ono jest bezpieczne, ono dobrze działa. Natomiast problem z użytkowaniem tej technologii jest taki, przynajmniej dla mnie, że trzeba jednak podnieść wyżej to urządzenie, popatrzeć chwilę dłużej na nie. W takim codziennym użytkowaniu nie jest jakby naturalne. Natomiast Apple tutaj poszło inną drogą, nie zrobiło ani to w ten sposób, ani w inny. Można powiedzieć, że najbliżej temu rozwiązaniu od Apple jest do rozwiązań Kinecta od Microsoftu albo RealSense od Intela, z tego co kojarzę. Te dwie technologie działały dość podobnie i można mówić, że jeśli Apple się na kimś wzorowało, to właśnie na tych dwóch firmach. Chociaż tak jak mówię słowa o tym, że Apple coś skopiowało, to i tak jest drugorzędna sprawa. Bardziej po prostu bym się chciał skupić, jak to działa. iPhone 10 ma trzy elementy, pozwalające tak naprawdę na budowę dokładnej, trójwymiarowej mapy naszej twarzy. Trzy z elementów to oświetlacz podczerwieni, który wydziela niewidzialne światło podczerwone, pozwalające na zidentyfikowanie naszej twarzy nawet w mroku. Następny element, który wchodzi do gry, to rzutnik. Jest on w stanie wyświetlić na naszej twarzy 30 tysięcy punktów, tworzących po prostu siatkę. I na samym końcu, dzięki kamerze na podczerwień, te 30 tysięcy punktów jest odczytywane, a następnie wraz z procesorem Apple A11 Bionic, porównywane ze zgodnością modelu naszej twarzy, który jest zapisany na naszym urządzeniu. I co warte podkreślenia, te dane, a raczej model matematyczny tak naprawdę naszej twarzy, bo to jest wszystko na to konwertowane, jest zapisany tylko i wyłącznie właśnie na naszym urządzeniu. Nigdzie on nie wylatuje na żadne serwery, Apple nie ma do tego żadnego dostępu. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, aplikacje chcące wykorzystywać Face ID będą musiały być przeznaczone od 13 lat wzwyż. To znaczy nie będzie można projektować aplikacji dla dzieci wykorzystujących właśnie Face ID, co też wydaje się być dobrym ruchem właśnie ze strony Apple. I podsumowując, jak ta technologia w ogóle działa, wydaje mi się, że można spokojnie porównać ją do poprzedniej technologii używanej przez Apple, czyli Touch ID. Swoją drogą cały czas dobrej technologii, bo to nie jest tak, że ta technologia przeszła już do lamusa i ona się w ogóle do niczego nie nadaje. Jasne, że się nie nadaje, tylko akurat w przypadku iPhone'a 10 ciężko było umiejscowić podobno tej firmie ten czytnik linii papilarnych pod ekranem, a to było jakby konieczne do zaprojektowania całego urządzenia. Natomiast zostawiając już ten fakt, chciałem wam powiedzieć, że po prostu w tamtym przypadku także tak naprawdę był tworzony obraz trójwymiarowy naszego właśnie kciuka, czy tam palca. No i tak samo jest teraz, tylko że zamiast kciuka czy palca tworzymy obraz po prostu naszej twarzy. I okej, najważniejszy element, czyli bezpieczeństwo, mamy już powiedzmy za sobą. Chyba sami przyznacie, że jest to rozwiązanie dość bezpieczne. Natomiast inny aspekt to komfort użytkowania tej technologii. Jak to będzie wyglądało na co dzień? Apple twierdzi, że z dowolnego konta, oczywiście realnie patrząc z dowolnego konta, będziemy mogli odblokować ten telefon, tylko lekko na niego spoglądając. Spojrzenie na iPhone'a jest tak naprawdę wymagane tylko po to, aby nie odblokowywać przez przypadek tego telefonu, będąc właśnie w jego jakby obszarze. W ogóle z tym, że ten telefon tak naprawdę może cały czas rozpoznawać waszą twarz, wiąże się to, że Apple nie zadziałała ta funkcja na Keynote'cie. Apple już tłumaczyło, dlaczego tak się stało. Wydaje mi się, że ich tłumaczenie jest sensowne, chociaż oczywiście musieli jakoś oni się z tego wytłumaczyć, bo dość śmiesznie to wyglądało. Sam się po prostu z tego śmiałem, zresztą powiedziałem wam o tym w pierwszych wrażeniach, że jest to dość duży fail, false start. Natomiast Apple twierdzi, że po prostu przy rozstawianiu tego iPhone'a na scenie wiele osób wpadło po prostu w obszar skanowania twarzy, stąd ten iPhone się zablokował i wymagany tak naprawdę był PIN. Powiem wam, że ciężko to teraz stwierdzić z takich nagrań, które tam gdzieś mamy udostępnione. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że to uzasadnienie jest dość realne, ale tutaj tak naprawdę każdy z nas może to inaczej ocenić. No i też warto powiedzieć o tym, do jakich granic tak naprawdę będzie ta technologia rozpoznawać naszą twarz. W przypadku Touch ID były ograniczenia na przykład zimą, że nie mogliśmy po prostu używać w rękawiczkach Touch ID, przez to trzeba było je ściągnąć, bądź po prostu wpisywać PIN. W przypadku w ogóle siódemki, gdzie ten przycisk był już cyfrowy, to nawet tego przycisku się po prostu nie dało kliknąć w rękawiczkę. Ale wracając już do tego
skanowania twarzy, jak Craig Federici w wywiadzie zaznaczył, tak naprawdę ten algorytm bazuje na naszych oczach, nosie i ustach. Generalnie te obiekty nie mogą być zakryte, reszta może być zakryte, to znaczy możecie mieć szalik, czapkę i tak dalej. Aczkolwiek jeśli sobie zasłonicie usta bądź oczy, to ta technologia najprawdopodobniej nie zadziała. Natomiast co z okularami, bo to przecież wiele osób też pewnie intryguje. Po prostu okulary nie mogą blokować światła podczerwonego. Jeśli nie będą blokowały, to będzie działać ta technologia. No i to generalnie tyle. Mam nadzieję, że te wszystkie zebrane kompleksowe informacje pokażą Wam, że faktycznie można dać szansę tej technologii. Ja nie mówię, że ona będzie działać rewelacyjnie. To się okaże tak naprawdę dopiero po testach. Natomiast mówienie przez wiele osób, że ta technologia to jeden wielki kit i na domiar tego skopiowany jeszcze od Samsunga, wydaje mi się dużym naciągnięciem. Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy o tej technologii myślicie. Powiem Wam, że oczywiście najlepiej by było, gdyby Apple zostawiło Touch ID, wbudowało w ekran i dało nam tą technologię, byśmy mieli wtedy swobodny wybór. Natomiast tak się nie stało, trzeba to zaakceptować, ale myślę, że jest to na tyle dobrze zapowiadające się rozwiązanie, że warto będzie mu dać szansę. Ode mnie to na tyle. Do zobaczenia. Cześć!